Zespół Regionalny Góralsko Brać z pięknie zaprosona nowy spektakl pod tytułem Diabli Kumoter. Spektakl powstał na podstawie scenariusza Juliana Rajzysela Diabeł na Podhalu. Reżyserem tego spektaklu jest EGIO. Ale z nie był Jo, jakby troszeczkę do tego scenariusza, co się sobie nie dodał, troszeczkę y, zmienił. I tak ten już w spektakl w naszym wykonaniu, wykonaniu zespołu Góraczko Brać powstał. Spektakl opowiada historię y, powadzonych, zwaśnionych y, rodzin, które po sąsiedzku za sobą y, w jednej wsi siedzą. Y, jedna rodzina bogocy, druga, druga rodzina biedoków, no ale miłość nie wybiera. Syn Bogoca zakochuje się ze wzajemnością w córce biedoka, no i chcą się zynić, no ale łociec Jęczka, czyli, czyli ten nas, tutaj spektaklowy yy, Wawrzek, Bogoc nie chce się zgodzić na ślub swojego syna z biedną dziewką. Chłopcyska, jak to chłopcyska, co się na to poradzić muszą i wymyślają taki iści piekielny plan na to, co by namówić ojca Jęczka do, do tego, co by się tych dwóch yy, pobrało. Premiera naszego nowego spektaklu Diabli Kumoter odbędzie się 12 marca we wtorek o godzinie 19 w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Łopusnej. Po te zaraz wnet, bo już w sobotę 16 marca o godzinie 17.15 wystąpimy na scenie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce, weźmiemy udział w jednostek posiadak teatralnych na Orawie. A już, a jeszcze tydzień po tym, 23 marca, z powrotem w Łopusnej, tu na deskach deska ogoku, wystąpimy i serdecznie syczki gna te spektakle, na te występy zaprosomy, wstęp na występ darmowy, jak to zawsze unos i no za wyjście ze sali widowiskowej trzeba zapłacić, przydźwierzak będzie stoła kiernicka, do tej dziury, ka zwyczajnie w chałupach była toporka, tej toporki nie ma, ale do tej dziury będzie można coś od sobie wrócić, coś ustawić, a my te pieniądze przekozemy na pomoc dla Marysi Białoń z Bajskiej Niźnej. Pytamy serdecznie do Opusnej. Bewojcie, hej!